Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę. Jezus im odpowiedział, ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą, jeśli powiemy, że z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, więc ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Ci, dla których lektura Słowa Bożego jest chlebem powszednim, doskonale wiedzą, że prawda Boża i miłość Boża bardzo powoli toruje sobie drogę w naszej świadomości i w naszych sercach. Że Pan Bóg powoli wychowuje swój lud, później prowadzi swój Kościół, bardzo powoli ukazując kolejne aspekty swojej miłości. Z dzisiejszego pierwszego czytania, z jego końcówki dowiadujemy się o tym, że wiara jest światłem. Wszyscy znamy z doświadczenia takie uczucie, że powoli odkrywamy jakiś aspekt czy drugiego człowieka, czy prawdy Bożej, czy samego Pana Boga. Że powoli dojrzewamy i że Pan Bóg powoli przywraca nam jak gdyby wzrok wiary. Zobaczymy kogoś, kogośmy nie zauważali. Zobaczymy jakiś aspekt miłości, na który nie byliśmy wrażliwi i widzimy jakieś światło, które pokazuje nam rzeczywistość, której byśmy nawet nie podejrzewali, że istnieje. Niech Pan Bóg da nam światło wiary, abyśmy widzieli drugich ludzi, siebie wzajemnie, ale przede wszystkim byśmy zobaczyli Boga, który w ludzkim ciele przychodzi do nas i staje bardzo blisko. Z traktatu Wilhelma, opata klasztoru świętego Teodoryka, o kontemplacji Boga. Ty jeden jesteś prawdziwie Panem. Twoje panowanie nad nami to zbawienie, które nam dajesz, a nasza służba Tobie to zbawienie otrzymane od Ciebie. Od Ciebie, Panie, przychodzi zbawienie, bo Ty jesteś zbawieniem, a Twoje błogosławieństwo pozostaje nad ludem Twoim. Zbawienie zaś polega na tym, że dałeś nam miłować Ciebie i że my jesteśmy miłowani przez Ciebie. Dlatego też, Panie, zechciałeś, by Syn Prawicy Twojej, Syn Człowieczy, któregoś utwierdził dla siebie, był nazwany Jezusem, czyli Zbawicielem. On bowiem miał zbawić swój lud od jego grzechów i nie ma w żadnym innym zbawienia. On sam pokazał, jak go miłować, bo pierwszy nas umiłował i to aż do śmierci krzyżowej, a tym swoim miłowaniem wzniecił w nas miłość ku niemu, bo przecież on pierwszy do końca nas umiłował. Zaiste tak jest. Ty pierwszy nas umiłowałeś, abyśmy mogli Ciebie miłować. Ty nie potrzebujesz naszej miłości, ale to my bez Twojej miłości w sobie nie mogliśmy być tym, ku czemu nas stworzyłeś. A przeto wielokrotnie i na różne sposoby przemawiałeś do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez Syna, który jest Twoim słowem, przez które powstały niebiosa, a wszelka ich moc przez tchnienie ust Jego. Twoja mowa skierowana do nas w Twoim Synu
to jawne ukazanie nam jakby w słońcu, jak bardzo i jakim sposobem nas umiłowałeś. Nie oszczędziłeś własnego Syna, ale wydałeś Go za nas wszystkich. On także nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Takie jest Słowo Twoje, Panie. Słowo Wszechmocne, które zstąpiło z królewskiej stolicy, gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, to znaczy pogrążała świat w głębinach błędu. Wtedy przybyło ono na ziemię jak srogi wojownik, gromiący błędy i słodki dawca miłości. A wszystko, co uczynił, wszystko, co wypowiedział na ziemi, aż do znoszenia zniewag, obolwania, spoliczkowania, ukrzyżowania i złożenia w grobie, to wszystko było Twoim słowem do nas w Synu. Było miłością naszej miłości i w nas ją wzbudzającą. Wiedziałeś bowiem, Boże i Stwórco, że w duszach ludzkich nie można tego uczucia wymusić, ale można je wzniecić. Bo tam, gdzie jest przymus, tam nie ma wolności, a gdy nie stanie wolności, nie ma i sprawiedliwości. Zechciałeś więc, byśmy Ciebie miłowali, my, dla których nie było zbawienia, jak tylko przez umiłowanie Ciebie, a nie mogliśmy Cię miłować, nie mając w sobie Twej miłości. A więc, o Panie, za apostołem Twej miłości i my powtarzamy, Ty pierwszy nas umiłowałeś, Ty pierwszy miłujesz tych, którzy Ciebie miłują. My zaś miłujemy tym uczuciem miłości, które nam zaszczepiłeś, a Twoja miłość, o Ty, który sam jeden jesteś dobry i zarazem najwyższym dobrem, to dobroć Twoja, Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna. Od początku stworzenia unosił się On nad wodami, czyli nad niestałymi umysłami synów ludzkich, dając się wszystkim, wszystko pociągając ku sobie, swoim tchnieniem dając natchnienie, uchylając co szkodliwe, a dając co pożyteczne, łącząc Boga z nami, a nas z Bogiem.